Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl. Cześć, siemano wszystkim, ja jestem Defa, to jest kolejny odcinek z mojej kariery w FIFA 16. Pojawiało się wiele komentarzy na temat tego, że źle prowadzę tę serię, że nie pokazuję wam żadnych statystyk, żadnych tabel i tak dalej, i prawdę mówiąc przyznam wam rację, że źle prowadziłem tę serię i jest to w sumie spowodowane tym, że to jest w sumie taka pierwsza poważna seria na moim kanale. Pierwsza poważna seria z kariery na moim kanale. Jak sprawdźmy może sobie na samym początku tabelę. Jak widzicie, liderem w Ekstraklasie jest Jagiellonia, która wygrała 6 meczów, 1 zremisowała i 1 przegrała zaledwie. 13 bramek zdobyła, do tego 7 straciła. Ma w tym momencie 19 punktów. My jesteśmy na pozycji numer 5. Mamy 3 zwycięstwa, 4 remisy, 1 porażkę, 5 bramek zdobytych. 7 bramek zdobytych, 8 bramek straconych, stosunek bramek mamy na minus 1 i 5 punktów straty do Jagiellonii i trzeba było troszkę spiąć tyłek i no i jakby nie było nadrobić tą stratę i wyjść na prowadzenie w Ekstraklasie. Sprawdźmy sobie jeszcze jak wygląda lista strzelców. Wow, jest na pozycji numer 1, czyli mam 4 strzelone bramki i 3 zawodników z Lecha Poznań, też 3 zawodników też z polskiej ligi ma tyle samo bramek co ja. Jest to Pawłowski z Lechu Poznań, Grzelczak z Jagiellonii oraz Biliński ze Śląsku Wrocław. I sprawdźmy sobie jeszcze może jak wygląda w tym momencie pozycja w Ruchu Chorzu, wewnętrzna taka tabela najbardziej zaufanych, najbardziej stałych formą zawodników. Jestem w tym momencie na pozycji numer 1, mam największy overall ze wszystkich zawodników, średnia ocena na poziomie 6-3, czyli to nie jest zbyt dużo. I według trenera jestem najlepszym zawodnikiem w składzie i on ode mnie zaczyna wybór podstawowej jedenastki. Następnie już gramy z Wisłą Kraków, no i oczywiście zaczynamy. Mam nadzieję, że w tym odcinku pójdzie mi tak samo dobrze jak poprzednie udało mi się strzelić praktycznie bramkę w każdym spotkaniu, jak dobrze pamiętam. Także zaczynamy to spotkanie, no i mam nadzieję, że przynajmniej 2-3 brameczki uda się tutaj zaliczyć. Wow, no tego jeszcze nie grali. Gramy w śniegu. No niesamowite, Ruch Chorzów przeciwko Wiśle Kraków. We śniegu. Będzie to naprawdę bardzo dziwne spotkanie. Zapomniałem zmienić piłkę, więc zrobię to najprawdopodobniej po meczu. Ładne przyjęcie piłki. Zagranie na mnie. I to może być ładna sytuacja w tym momencie. Mogłem teraz podać, ale nie podałem strzał. I co? I piłka, kurde, prosto w bramkarza uderza. No bramkarz bez większego problemu wbija tę piłkę na rzut rożny. Rzutka może z główki, uderzenie, nie trafiam w piłkę w ogóle, ale przez to kolega z mojej drużyny praktycznie wpisał się na listę strzelców. No prawie wpisał się na listę strzelców, bo piłka odbija się od słupka niestety. Biegam pole karne i to musi być bramka, strzał i co jest? 1-0, 10 bramka strzelona w mojej wirtualnej gwieździe. Wykończenie plus 1. No bardzo ładnie na zakończenie pierwszej połowy strzelałem bramkę na 1-0, no praktycznie do szatni. Wracamy teraz jako drużyna prowadząca. No ładnie, kończymy pierwszą połowę wynikiem 1-0. Jakby na statystyki, no na pewno posiadanie piłki jest na korzyść Wisły Kraków, ale sprawdźmy jak to się prezentuje. 6 strzałów, 4 celne drużyny Ruchu Chorzów, 45% posiadania piłki, czyli w sumie to pod koniec połowy się troszkę wyrównało. Jeszcze tam ledwie, znaczy jeszcze lekkie prowadzenie w posiadaniu jest Wisły, ale możemy to bardzo łatwo odrobić. Już bardzo długo nie było żadnej sytuacji, może teraz. Czy do tej piłki tak udało się, ładnie wychodzę na czystą pozycję. Strzał i co? Broni to bramkarz, a kurde, mogła być to bramka w sumie na 2-0. O, piękny buścik i to jest faul. Tak, to będzie jeszcze rzut wolny na zakończenie tego spotkania. No i prawdopodobnie po raz kolejny, nie, tym razem to kolega z drużyny chyba Zieńczuk będzie wykonał ten rzut wolny, podaj to. Ach, jak niewiele zabrakło, a mogła być z tego, kurde, kolejna świetna akcja. I prawdopodobnie to jest zakończenie tego spotkania wynikiem 1-0, ocena 6-9 na zakończenie tego meczu. Graliśmy w śniegu, strzeliłem bramkę, moja drużyna wygrała. Nie bój się śniegu, czarne rękawice jeszcze dostałem, no czego chcieć więcej. Pisaliście, że lepiej będzie robić trening na razie brązowy, żeby polepszyć wszystkie tutaj statystyki. I ja sprawdzę, czy naprawdę mieliście rację, bo jak zrobię cały czas, będę robić cały czas trening brązowy. Zobaczymy, czy statystyki mojego zawodnika polepszą się bardziej niż teraz są. Jeszcze stałe fragmenty może by się przydało, jakieś łatwe. Podstawowe rzuty wolne. Ok, także rozpoczynamy trening. No i zobaczymy, czy mieliście rację co do tego treningu. Dobra, będzie to pierwsza próba. No wydaje mi się, że ten trening akurat powinien dość łatwo zrobić. Tak, pierwsza próba wykończona perfekcyjnie, tym razem technicznie. Tak jest, kolejne punkciki. Co to było?
What the fuck? Co to było, ej? To techniczny strzał był. Nie wiem, czemu on tak dziwnie uderzył. Po raz kolejny techniczny, mamy kolejne punkciki i ostatnia próba technicznie i mamy 4 na 5 wykończone, ten jeden, nie wiem o co tam w ogóle wychodziło, dobra robota i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Dobra, kolejny trening, tym razem ktoś będzie nam rzucał piłkę, po prostu mamy ją pakować z główki czy tam z woleja do bramki, no to jest dość prosta pozycja, tak jest, pierwsza bramka zdobyta, tym razem troszkę trudniej, bo jest okienko, ale udaje się nam ją perfekcyjnie wykończyć, teraz technicznie może, pyk. I jest brameczka, na razie 3x3 wykończone. Teraz trzeba troszkę mocniej. Jak niewiele zabrakło, piłka odbija się od poprzeczki, a to mogło być naprawdę bardzo ładna brameczka. Czyli na razie 4x5 wykończone. Po raz kolejny technicznie trzeba było spróbować. Tak jest. I wydaje mi się, że za to ćwiczenie tak samo będzie dobra ocena. Ładnie, kolejna brameczka wyszła. Tym razem troszkę mocniej, uderzenie. Mamy kolejne punkciki. I wydaje mi się, że uda mi się wyjść tutaj chyba na perfekcyjnie wykończone. Tak jest, doskonale. I jeszcze kilka punkcików, czyli i tak na razie mamy perfekcyjnie wykonane ćwiczenie, ale przydadzą się i tak punkty w klasyfikacji. 12 tysięcy punktów plus premia czasowa, 12 600 na zakończenie tego, ocena A, czyli no najlepiej jak się da. Co do tego ćwiczenia mówi się, żeby nie trzymał kontroli tempa, bo wtedy dostaje dużo mniej punktów, także sprawdźmy, czy to jest racja, 567, wcześniej dostawałem dużo mniejszą punktację, ale sprawdźmy jak to się będzie przekładało. Na razie dość dobre punkciki. Ale w dalszym ciągu to nie jest... What the fuck? Nie tak miało być. 600 punktów. 343 za to, że zahaczyłem pachołek chyba. 581. 440. Czyli na razie tak dość średnio bym powiedział. Czyli to nie będzie zbyt dobra ocena niestety dla mnie. Ale będzie ocena doskonała jednak. Mimo tego, że zahaczyłem kilka pachołków, to mam ocenę kolejną A. Nasze podania są troszkę słabe, także no mam nadzieję, że uda mi się wykonać to ćwiczenie. No i patrzcie jaką ma, kurde, ten gość ma taką kontrolę piłki, że to jest masakra. Podanie mocne, tak jest, 500 punkcików. I w ogóle ten, gdzie mi to podaje, gdzieś tam kompletnie do tyłu. Nie tu, what the fuck, dałem analogiem w prawo, gdzieś tam na dół. Nie wiem czemu. Leci i tak, mamy kolejne punkty, no na razie tak dość przeciętnie bym powiedział. Mi idzie. Teraz powinno to dojść idealnie. Teraz do góry. Przebiegnij sobie kolego, tak. I ostatni zawodnik, no teraz chyba najcięższe ze wszystkich. Podanie, no nie do tego, what the fuck. Ale piłka leci, patrzcie. No to powinien być punkt, mimo tego, że tam piłka przyszła. No nie. No podania mi ewidentnie nie wychodzą. Będzie to ocena F. Dobra, podstawowe rzuty wolne, to chyba muszę to wykonać dobrze, mimo tego, że jego celność jest naprawdę bardzo żałosna. Półtorej kreski, no piłka powinna polecić idealnie do bramki. 500 punkcików za co dostajemy. Teraz troszkę trudniej, bo jest lewa strona, lewe okienko za... Zamknięte, 949 punktów, tym razem dół, więc delikatnie, póki jeszcze nie wróciło, tak, i 500 punkcików, delikatny strzał, tym razem też, troszkę może podkręćmy ją, piłka leci, what the fuck, nie zawinęła się tak jak powinna, teraz powinna dojść idealnie, chyba że zablokuje to, tak jest, weszło jednak, myślałem, że już tutaj ten mur zablokuje i dostajemy ocenę, dobra robota, czyli ocena B. Także taki dostaliśmy bucik w tym momencie za wykonanie ćwiczenia. No dość nieźle poszło, bym powiedział, ale chyba to nie jest aż tak dobrze jak myślałem. B, A, A, F, B. To w sumie dobrze wykonane te ćwiczenia, więc szkoda, że tak malutko dostałem. Wow, i to będzie mój debiut w reprezentacji. Widzicie to? Kurde, to nie zauważyłem wiadomości, że zostałem powołany. I chyba zagram w pierwszym spotkaniu przeciwko Szwajcarii jako zawodnik. Kurde, jako podstawowy napastnik. Czy ja wygryzę w tym momencie Roberta Lewandowskiego? Zaraz zobaczymy, jak się prezentuje jedenastka. Gajos, Pawłowski, Kupisz. W ogóle to jest chyba jakiś rezerwowy całkowicie skład. Szukała Jędrzejczyk, Szczęsny, Cionek, Brzyski. Także prawdopodobnie trener dał się w towarzyskim spotkaniu spisać młodym, dobrze zapowiadającym się zawodnikom. Zaczynamy to spotkanie w reprezentacji Polski. No i w tym momencie mamy ze sobą bardzo dobrych zawodników, bo przecież za nic Nawałka by ich nie powołał, także no teraz mamy dużo lepszych zawodników z tyłu i mam nadzieję, że to sprawi, że tych sytuacji będzie też dużo, dużo więcej. Ładny zwód, a i to może być, to jest rzut karny, tak, to będzie jedenastka, ale teraz czy moi koledzy z drużyny dadzą mi ją wykończyć? Wynik 0-0 i prawdopodobnie to ja będę wykonany z tego rzutu karnego, tak, i w debiucie dla polskiej reprezentacji mogę strzelić bramkę. Sommer, to jest zawodnik broniący, jak dobrze pamiętam. No kurde, lewa strona ostatnio nie wyszła, ale jednak chyba spróbuję w tą stronę. Dość mocne uderzenie, lewa strona, strzał i co? Tak, to jest pierwsza bramka dla polskiej reprezentacji w towarzyskim spotkaniu ze Szwajcarią. Świetnie.
Przy okazji mojego debiutu w reprezentacji polskiej pochwalę się Wam, że bodajże 17 listopada jadę na spotkanie Polska-Czechy na stadion do Wrocławia i naprawdę, prawdę mówiąc, jestem zajarany, że forma zawodników polskiej reprezentacji jest tak dobra, bo ostatnio byłem też na meczu i tak nie grali zbyt dobrze, skończyło się bodajże remisem, także liczę na to, że Robert Lewandowski strzeli jakąś brameczkę, albo Arek Milik, no zobaczymy. Czekaj, to podanie teraz, podanie. Ty, nie, co ja teraz zrobiłem, o Jezu. Kurde, to miał być fake shot i miałem zejść na lewą nogę i strzelić pod bramkarzem. Boże, co ja zrobiłem? O, i to może być bardzo groźna strata, podaj to. Tak jest, techniczne uderzenie pod bramkarzem, no kurde, troszkę za lekko. I bramkarz, no bez problemu praktycznie wybił tą piłkę. Nie wiem, praktycznie mam zakończenie tego spotkania, tak, w tym momencie sędzia odgwizdał koniec. Kończymy ten mecz wynikiem 1-0, na szczęście moja skuteczność była dość dobra w sumie, bo strzelałem jedną bramkę, ale miałem też kilka sytuacji, po których powinna paść bramka, a nie padła, także no zaliczyłem dobry występ, no nie świetny, ale dobry można powiedzieć, że był. Kolejne spotkanie z Rosją już za 3 dni, czy trener postanowi wystawić mnie w tym spotkaniu? No niestety nie, prawdopodobnie z Rosją już zagra Lewandowski, jednak Lewandowski jest prawdopodobnie kontuzjowany, bo występuje Milik na szpicy, ale tu już widzimy, że zespół jest tak samo rezerwowy, jak był wcześniej. Dziwne. Dobra, symulacja tego spotkania. Rosja versus Polska i zakończyło się to wynikiem 1-1. Grzegorz Krychowiak zaliczył trafienie w tym spotkaniu. Kolejne spotkanie gramy z Koroną Kielce, która sprawdźmy, jak się prezentuje w tabeli. Korona Kielce jest w tym momencie na pozycji 13, czyli bardzo daleko z tyłu, dwa zwycięstwa, dwa remisy i aż 5 porażek, stosunek bramek na minus 2 i zaledwie 8 punktów, no czyli praktycznie o połowę mniej od nas. No i jakby nie było, to jesteśmy faworytem w tym spotkaniu, no i przydałoby się wygrać w tym meczu. Ładna akcja odskrzydlająca. Czy wrzucisz to piłkę na mnie, kolego? Wrzuć to, proszę cię. Czy wykończy to sami? Kurde, ależ teraz rajd tego zawodnika z 13. Nie wiem, kto dokładnie był, no myślałem, że mi ostatecznie poda. Gigołajew. Chyba teraz to dobrze przeczytałem, jak nie, to nie bijcie. Ale no świetnie poleciał po tym skrzydełku. Już chciałem wzywać podanie, ale naprawdę ładnie poleciał po tym skrzydle i wykończył to no bardzo ładną bramką. Teraz akcja Korony Kielce. Sobolewski przy piłce. Sobolewski wrzutka pole karne, no i obrońca prawdopodobnie nie będzie miał żadnego problemu, tak jest. Bardzo ładnie panowali piłkę, jeszcze spokojnie sobie wyprowadzili ją z pola karnego, no cóż za perfekcyjny zespół. Zagranie długą piłką. Lekki problem z opanowaniem piłki, ale no kurde, jakby nie było to. Walczymy tutaj o miano najlepszego zawodnika w lidze i to powinien być rzut karny, halo kolego. Kurde, no z wielkim impetem, z niższym ja tam w tym polu karnym i wydawało mi się, że to powinna być jedenastka. Nie wiem, czy sędzia nie widział, czy to była zwykła walka w bark i czy ja po prostu ją przegrałem. Zagranie i to musi być brameczka, strzał i what the fuck. Słupek ratuje Koronę Kielce przed stratą bramki, no nie wierzę. Powiem tak, no chyba się powoli ogrywamy z tą drużyną, znaczy powoli ja się ogrywam z drużyną Ruchu Chorzów, bo coraz lepiej mi się gra. Jak na początku narzekałem, to teraz no niczego sobie, to chyba będzie, znaczy prowadzimy w tym spotkaniu, to jeszcze nie jest koniec, ale to chyba będzie czwarte albo piąte zwycięstwo z rzędu, czyli no i bardzo ładnie no lecimy tutaj po prowadzenie w Ekstraklasie. No i zakończenie pierwszej połowy wynikiem 1-0 po pięknym rajdzie Gigołajewa. Póki co, no teraz my dla odmiany niszczymy Koronę Kielce, posiadanie piłki. No i na razie jeszcze nie wpisałem się na listę strzelców i mam nadzieję, że w drugiej połowie się to zmieni. Ładne zagranie piłki, teraz pozostał mi jeden obrońca i no kurde, na tym jednym obrońcu no niestety nie udało mi się go ominąć, a już myślałem, że tak, że balansem ciała zaledwie uda mi się go ominąć, no nie udało się. No i druga połowa powoli dobiega końca, no niestety nie udało mi się wpisać w tym mecz na listę strzelców. Ale co najważniejsze, to chyba, że moja drużyna w dalszym ciągu wygrywa. No teraz jeszcze Korona Kielce miała bardzo groźną sytuację. Ayram mógł wpisać się na listę strzelców. Na szczęście nie udało się i mam dość słabą ocenę w tym spotkaniu, bo zaledwie 5-4. Nie stworzyłem sobie praktycznie żadnej groźnej sytuacji. Ale to jeszcze nie jest koniec tego spotkania i w dalszym ciągu możemy to zrobić. Tak, ładnie się tutaj udało ominąć jednego z obrońców, no ale kurde, to jest komputer i nie tak łatwo z nim dryblować. Ale mamy zwycięstwo, to chyba najbardziej się w tym spotkaniu liczy. Szkoda, że nie udało mi się wpisać na listę strzelców, no ale są rzeczy ważniejsze. Dobra, wczytuję poprzednią sesję treningową, no i zobaczymy, jak się spisze mój zawodnik na treningach brązowych. Mam nadzieję, że troszkę lepiej, serio. D, 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 A, D.
No to ładnie poleciał. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcielibyście więcej mojej kariery w FIFA 16 na tym kanale, zostawiajcie łapeczki w górę pod tym odcinkiem. Na rozpoczęcie następnego odcinka zagramy z Piastem Gliwice. Także będą to jakieś tam w sumie mniejsze może troszkę, ale derby Śląska. Także zapraszam i do zobaczenia.